bardzo się cieszę, że te targi tak się rozwinęły. To jest, zaczynając od tej jednej hali i tych paru maszyn, które tam były wystawione 25 lat temu, na to ha, ha, ha. To jest, jak to młodzież mówi, szacun. To jest najważniejsze w tej chwili wydarzenie targowe w Polsce. Ilość wystawców, bardzo duże wydarzenie halowe, nie wiem, to może Bednary jeszcze to przerastają. Natomiast cieszę się, że tutaj rolnicy mają możliwość porównania różnych typów maszyn, że chcą kupować, nie kupują kota w worku, albo tego, co im firma w samych superlatywach przedstawia, to trochę każda słuchaczka z ulubionych chwali. Tu mogą porównać różne rzeczy, różne traktory, różne nasze agregaty uprawowo-siewne, różne urządzenia do siewu i sadzenia, więc dobrze, że te targi istnieją i są rzeczywiście bardzo ważnym elementem, już nie tylko tutaj regionalnie dla Świętokrzyskiego, czy dla tej części Polski, ale dla całej Polski. Rolnicy też zwracają uwagę na bardzo dobrą datę tych targów. To właściwie zaczyna sezon wystawowy w Polsce, jeszcze jest przed ruszeniem prac polowych, a w tym roku trochę pogoda tutaj pokrzyżowała plany, bo już się właściwie część prac w polu zaczyna odbywać. Ja pamiętam, że w poprzednich latach to najczęściej śnieg był, jakieś takie śnieżyce jeszcze tam nad Kielcami przechodziły. Już jest cieplej, tu pewnie najbliższe dni będą jeszcze bardziej ciepłe niż dzisiaj. Termin jest dobrze dobrany, tak? To pozwala również rolnikom przed tym całym sezonem tu przyjechać, zapoznać się z ofertą. Również to, że są wszystkie instytucje podległe Ministerstwu Rolnictwa i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, i KOW, i KRUS, i Agencja Restrukturyzacji, i również Doradztwo Rolnicze. No, można uzyskać też poradę i podpowiedź, co dalej w tym rolnictwie się będzie działo. Panie Ministrze, a oczywiście zwiedził Pan tę wystawę. Czy coś szczególnie Pan zapamięta? Jest tutaj parę nowych, przywiezionych pierwszy raz do Polski wielkich traktorów, maszyn. Były prezentowane na Sialu w Paryżu, między innymi kilka tygodni temu. To jest absolutna polska prapremiera. Wie Pani, to co najbardziej mi tutaj się rzuca w oczy, to jest po pierwsze to, że są wystawiane nie tylko te maszyny największe. One budzą największe emocje. Ogromne setki koni mechanicznych, jakieś tam bajery związane z wyposażeniem nafaszerowane elektroniką, ale również jest cały typowy szereg maszyn mniejszych, małych traktorków, mniejszych maszyn, czyli te, które również rolnicy w mniejszych gospodarstwach mają dostępne. Też dobra oferta polskich firm. W niektórych sprawach my pewnie już świata nie zawojujemy. Zmarnowanie Ursusa na przykład w latach 90., czyli mówiąc wprost zaprzestanie jakoś liczącej się produkcji traktorów w Polsce, tego pewnie nie odtworzymy. Podobnie jak jakichś naszych polskich marek samochodów. Ale na przykład w maszynach uprawowych, no to szacun, to dużo polskich firm radzi sobie dobrze. W opryskiwaczach, to chyba może najlepsze firmy w Europie. Tutaj są różne, m.in. Krukowiak z mojego województwa, jestem z Kujawsko-Pomorskiego. Firma, która właściwie z niczego kiedyś powstała, też tam 20 parę lat temu i się rozwija dobrze. To znaczy, że ci nasi przedsiębiorcy w branży maszynowej no nie odstają to. I również bardzo ważne, że korzystają z innowacyjności, z tej techniki, rozwiązań naukowych, które instytuty produkują. Jeszcze powinno być to jeszcze bardziej, żeby myśl techniczna polskiej nauki nie trafiała na półkę i tam po dwóch, trzech latach można już niewiele z niej wyciągnąć, bo świat tak biegnie do przodu. Żeby jeszcze to wdrażanie i upowszechnianie było szybsze, ale generalnie nadrabiamy i stajemy się rzeczywiście również krajem innowacyjnym. To nie jest tak, że tylko z całego świata będą na polski rynek dostarczali maszyny, ale i działamy sami, a nawet niektórzy przedsiębiorcy, i tutaj to tym bardziej duży szacunek, bo wie Pan, my już nie tylko eksportujemy, często większość nawet swoich produktów, ale już się zastanawiamy, żeby kupić firmę na zachodzie i będziemy tam produkować, nawet pod inną marką, ale będziemy swoje produkty tam na miejscu rolnikom sprzedawać. To dobrze, to dobrze. My mamy być krajem innowacyjnym, nie tylko to, co przez lata było podwykonawcy dla firm niemieckich, nie wiem, klepiący blachę do samochodów niemieckich, sprzedający tanią siłę roboczą. My mamy sprzedawać w Polsce to, co jest w głowie, a nie to, co w mieście. Ale wróćmy do polskich rolników.
czy Pana zdaniem tutaj dla nich jest taka dobra oferta? Bo przecież te maszyny, no co tu dużo mówić, są bardzo drogie. Dobre pytanie i właściwie nie ma na to dobrej odpowiedzi. Mamy coś takiego w mentalności naszej chłopskiej, że chcielibyśmy mieć wszystko swoje. Z sąsiadami się spotkać od czasu do czasu, ale niczego razem z nimi nie robić. Oni jadą na tym samym wózku. Owszem, są małe maszyny, które w gospodarstwie są efektywnie wykorzystywane, ale bardzo często, i to jest wielki błąd myślenia, kupujemy drogie maszyny, one są potwornie drogie. Ta technika jest porównywalna, nie wiem, z luksusowymi samochodami. Oczywiście. Kupujemy maszyny, które są bardzo wydajne, nowoczesne, mogłyby obsłużyć wielkie areały, pracować na wielu polach, a są wykorzystywane często przez parę godzin w roku w gospodarstwie. I tak się starzeją, tak zerwieją, tak technologicznie się zużywają. I coś złego w mentalności, że nie chcemy robić tego, co w Europie Zachodniej jest, Zachodniej jest podstawą siły rolników. Na przykład we Francji, może ten przykład jest dobry, bo też są gospodarstwa mniejsze, nie tylko same wielkie, ale nawet i w tych dużych, rolnik często dysponuje jakimś takim podstawowym traktorem i może jakimś tam prostym kółem. Cała reszta, wielkie maszyny uprawowo-siewne, wielkie przyczepy do transportu, opryskiwacze, deszczownie. My powinniśmy zacząć myśleć też o nawodnieniach, zmiany klimatyczne chyba nas też dotykają, kombajny wielkie. To wszystko jest we wspólnym użytkowaniu. To są rodzaje spółdzielni rolniczych, gdzie te maszyny mają określony harmonogram rozkładający pracę w wielu gospodarstwach. Jeżeli jest sytuacja taka, że z faktu, że zrobił jednego, a nie zrobił drugiego, ten drugi, nie wiem, popsułaby się jakoś plonu, bo zboże zmokło na przykład, to rolnicy między sobą ustalają, że każdego z nas mogłoby to spotkać. U mnie się udało wymucić suchę, u tego drugiego niestety już nie. To my się składamy i tamtemu pokryjemy tę różnicę w spadku jego dochodów. Ale i tak to dla nas jest o wiele korzystniejsze niż to, że każdy będzie miał swoją maszynę, bo te maszyny bardzo drogie mogą zamiast być dobrodziejstwem, to mogą być przekleństwem dla gospodarstwa i mogą pociągnąć, niestety wiele gospodarstw w tę pułapkę wpadło, kupując bardzo drogie maszyny bez opamiętania, po to, żeby zaimponować kolejnym traktorem sąsiadowi, to te gospodarstwa upadły w tarapaty i teraz nie mają pieniędzy na obsługę zobowiązań, kredytów, bo nawet jak bierzemy dofinansowanie z Unii, to i tak drugą połowę, najczęściej połowę musimy mieć swoje. To na zakończenie jeszcze o pieniądzach, ale też o komputerach. Od dzisiaj startuje nabór wniosków, e-wniosków, po raz drugi rolnicy właśnie w ten sposób składają wnioski. Czy zdaniem Pana Ministra akcja się powiedzie i będzie mniej tej pomocy rządowej agencji w postaci Agencji Restrukturyzacji Doradczych różnych placówek? Wie Pani, to jest proces w całej Europie. Wykorzystanie technik informatycznych, internetu, aplikowania przez internet jest powszechne we wszystkich krajach. My nie mamy wyjścia, musimy to wprowadzić. Zresztą powinniśmy to wprowadzić dużo wcześniej. Pierwszy raz w zeszłym roku. Myślę, że już duże doświadczenie u rolników jest. To kilka lat temu powinno być. Poprzednicy się bali, nie chcieli. Sądzili, że się może uda to obejść. Nie, się nie uda. Internet jest naturalną drogą do składania, do aplikowania o środki unijne, naturalną drogą do zgłaszania przemieszczeń zwierząt. Wykorzystujmy to. W tym roku jeszcze chyba ostatni raz wyraziłem zgodę, Sejm to zaakceptował, że do wczoraj można było składać oświadczenia przez tych rolników, którzy nie mają zmiany w stosunku do roku poprzedniego. O tą samą kwotę występują, ponieważ ta grupa roślin, którą w zeszłym roku zgłaszali, jest ta sama i te dopłaty się nie różnią. To powinno około 400, może tysięcy, może trochę więcej gospodarstw, zgłaszając w ten sposób, również odciążyło pracę agencji. Pozostali no, składają w wersji elektronicznej ten e-wniosek, ale jeszcze w tym roku zgodziłem się na to, żeby, to też parę milionów kosztowało, ale żeby wysłać do wszystkich rolników wersję papierową, po to, żeby sobie zrobili trochę na brudno, przeanalizowali, zapisali, przypomnieli sobie, jakie mają numery działek, w jakich rejestrach one są zapisane, po to, żeby wprowadzać do komputera już w sposób
bardziej taki pewny i precyzyjny, dane dotyczące wniosku. Ja myślę, że nie święci gamki lepią, też w rolnictwie się to zaczyna zmieniać, jest wielu młodych ludzi, którzy w obsłudze komputera są równie biegli, jak ich rówieśnicy z miasta, a ten może trochę starszy, nie mający komputera, to już prawie rzadkość, ten trochę starszy z kłopotami no, pójdzie do ośrodka doradztwa, czy bezpośrednio do agencji, czy również izby rolnicze. Czy tak jak tutaj na targi. Czy tak, tak. No i też sobie poradzi. Musimy nauczyć się korzystać z nowoczesności, to bardzo nam pomaga. I tak jak mówię, no, świat idzie w tym kierunku, my nie możemy odstawać. Serdecznie panu dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Kielce i tu w Świętokrzyskiem i na szerszym terenie, gdzie można was słuchać. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.